Ej słuchajcie mam robotę. Czego? Znajdźcie mi tę zafajdaną Polskę i jej łeb jak stary starej po obiedzie. A po obiedzie pomidorowej czy jakim obiedzie? Nie no on tak serio. Chwila, przecież ty zabiłeś Polskę. No jakimś cudem żyje musicie się nią zająć. Słuchaj Rosuko z jakiej paki mamy ci pomagać? Czy ktoś jeszcze nie chce pomóc? A więc idziemy po Polskę. Słusznie. Ech już oddaję. Co do ciula pana, ja żyję. Masz fart, Polska straciła pamięć i oddała część Twojej ziemi. Czemu nie całą? Pewnie zapomniała, jakaś kara musi być, ha, ha ha ha. To jeżeli tak, to zaatakujmy go szybko. Głupi jest i nawet nie ogarnie. Nie. Ty jesteś głupi, pomyśl, Polska nam podbije inne państwa, aż w końcu zdechnie sam. Haha, ha, dobra. I Polska, co ty robisz? Czemu oddałeś tę wieś taką państwo? Przecież to moi sojusznicy. Ty chyba się z koczkodanem na łby pozamieniałeś. Polska, co się dzieje, nic nie pamiętasz. Ale czego nie pamiętam? Co za kretyn stracił pamięć? Weź coś, zrób. A masz po mordzie. Jebudu. Co jest kurwa? Straciłeś pamięć i oddałeś tereny Araby Saudyjskiej. Noż kurwa jego mać nie daruje. Poczekaj, pomożemy ci. No niech będzie. Ej, sąsiedzi, widzieliście może Polskę? Słyszałam, że Iran coś gada o Polsce. Mamy gnoja. Dobra to Polska niech atakuje Irak. Tam i tak jest wiecznie rozpierdol, więc nikt nic nie zauważy. Chwila, to Polska jest z wami? A jakiś problem? Jasne, że tak. Polska musi zginąć, więc wy pierwsi. Arabia pomocy. Chyba myślę, że też mam przejebane. Oj tak kochany. Poczekaj, to nie ma sensu. Morda tam. Pojebani jacyś. Utkaj leszcza. Ej, patrz kurwa, Polska! Co jest? Co wy tu robicie? Mam rozkaz ci pokazać jak wygląda dupa od środka. Hahaha, ha, ha, kto was nasyła. Rosja. Poddaj się i oddaj połowę ziemi, to cię oszczędzimy. Nie ma opcji. Ha 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 a więc dzwon hajgle beleszczu jeden. Próbuj szczęścia!